Młodzi Polacy nie chcą brać udziału w ewentualnym konflikcie. Ostatnio natknąłem się na artykuł Radia Z, gdzie w przeprowadzonym badaniu 72% Polaków w wieku 18-29 lat nie chce wprowadzenia zakazu wyjazdu z Polski w razie W. Sytuacja ma się zupełnie inaczej w przypadku osób powyżej 30 roku życia, gdzie grubo ponad połowa jest tego przeciwnikiem. Z racji, że należy do grona Gen Z, wytłumaczę z psychologicznego punktu widzenia, skąd bierze się taka zależność. Na pewno nie będę szczędził gorzkich słów. Wierzę w prawdę i że jeżeli masz coś do powiedzenia, nie powinieneś milczeć. A mam wrażenie, że stygmatyzuje się facetów w moim wieku, którzy chcą podejmować autonomiczne decyzje, że są tchórzami i inne tego typu epitety. Jedną z lekcji, których uczę się w życiu, jest to, by nie oceniać, zanim nie poznamy czyjejś perspektywy. Bardzo łatwo jest mówić o sobie, która przeszła rodzinną traumę, by tworzyła zdrowe relacje. Prosto jest wskazywać palcem na sportowca, który został znokautowany, że się skończył. To też jest jeden z powodów, dlaczego sprzeciwiam się kanałom komentarzy, które żyją z oceniania innych. Gdyż tak niszczy się strukturę społeczną. Mocno raz zintegrowany kraj opiera się na świadomej jednostce, która buduje poczucie własnej wartości na swoich osiągnięciach. Wychodzi z metaforycznej jaskini, zabiera bagaż na plecy i szuka pożywienia. Nie wskazuje palcem na kompana, któremu udało się dokonać tego szybciej. Wszechświat uśmiechnął się do niego, ale to nie jest powód, by wysyłać tę szkodliwą intencję zazdrości. Dopóki nie posprzątałeś mentalnego pokoju, lepiej siedź w ciszy, bo praca nie jest na zewnątrz, ale wewnątrz ciebie. A więc pytanie brzmi, dlaczego młodzi mężczyźni chcą móc dobrowolnie wyjechać, gdyby coś stało się w Polsce? Na razie podejdę do tego ogólnie, a później zawężę do szczegółów. Należy rozwiać pewien mit, jako byłoby to spowodowane tym, że nie ma czego bronić. Chłopaki lubią pisać: mam walczyć za kredyt na mieszkanie, brak zainteresowania u ludzi na szczycie hierarchii. I ja rozumiem tę retorykę, rzeczywiście jest to oburzające, ale holistycznie obejmując wszystkie grupy, nie jest decydującym czynnikiem. Bo gdy spojrzymy na przykład na Zachód, lepiej rozwinięte kraje, gdzie ludzie mają wyższy standard życia, tam ta chęć jest niższa. Dla porównania w Polsce jest to około 47%, a w Niemczech 18%. Moim zdaniem jeden czynnik powoduje, że społeczeństwo chce walczyć, a jeden, że ta chęć jest odbierana. Za to poczucie przynależności do kraju. Kocham moją historię, jesteśmy potęgą i moim zadaniem jest to podtrzymać. Bo tak po prostu wypada. Młodzi przestają wierzyć w mit Wielkiej Polski, patrząc na to z kosmopolitycznej perspektywy. Na nie to znajomość swojego dlaczego i strach przed utratą tego, co się zdobyło. Jeżeli ktoś ma dobrą pracę, fajny samochód, wizja tego, że może to stracić, jest przerażająca, ponieważ twój poziom dopaminy przywiązuje się do pewnego wyniku. A gdy jest to nadwyrężone, wpadasz w poczucie niepokoju. Jednym słowem, w państwach z wysokim poziomem życia, gdzie podstawowe potrzeby są zaspokojone na wyższym poziomie, statystycznie jednostka ma mniej motywacji do podejmowania ryzyka związanego z obroną kraju, jeżeli czuje, że ma więcej do stracenia na poziomie osobistym. Więc jednym ze sposobów na przygotowanie ludzi do ewentualnego konfliktu mogłoby być zmniejszenie oczekiwań społecznych. A jeżeli mnie wierzysz, wyobraź sobie, że jesteś multimilionerem, masz dobrze prosperującą firmę, piękną żonę i tak dalej. Czy chciałbyś wystawić się na to ryzyko? Co do zasady nie. Oczywiście są wyjątki, ale muszę ogólnić, by podać przykład. Dlatego też mówi się, to ja tu będę walczył, a ktoś z kasą wyjedzie. To przykra prawda, ale chcę, żebyś dokładnie zrozumiał całą perspektywę. Ponadto warto odnieść się do jednej rzeczy, czyli obowiązkowej służby wojskowej albo tak zwanego przeszkolenia. Z perspektywy Polski uważam to za błąd na wielu poziomach. Z niewolnika nie ma pracownika. Wolność to jest coś, co powinno towarzyszyć każdemu rozwiniętemu krajowi. A zmuszanie młodych ludzi do tego, żeby wskakiwali w mundur i jedli grochówkę, jest tego całkowitym zaprzeczeniem. Ja wiem, że wielu starszym osobom wydaje się, że jak młoda osoba pójdzie na poligon, to w miesiąc nauczy się nie wiadomo czego. To jest nic, to nie ma żadnego znaczenia, chyba że jesteś fanem militariów. Podam ci przykład. Od 5-6 lat trenuję MMA i brazylijskie jiu-jitsu. I ten sport, szczególnie jiu-jitsu, pokazał mi, jak bardzo praktyka robi różnicę. Gdyby ktoś po miesiącu powiedział mi: słuchaj, tutaj masz gościa, który jest najmniej zdolny z całej grupy, ale trenuje 6 lat. Udusiłby mnie co najmniej z 5 razy. Tak samo jest tutaj. Jak dobrej administracji byś nie miał, jak ciekawie te ćwiczenia nie byłyby poprowadzone, taka osoba nie ma szans z kimś, kto jest zawodowo wyszkolony. Ja tu oczywiście podaję jakiś utopijny przykład, ale nawet on pokazuje absurd tego pomysłu. No ale ktoś to może skontrować na zasadzie: no okej, może ten miesiąc nie wystarczy, ale jak wrzucisz go na pole walki wśród innych wykwalifikowanych żołnierzy, przyzwyczai się. Jakaś część tego twierdzenia jest prawdziwa, ale pytanie, jakim kosztem? Możesz wrzucić 5-letnie dziecko do jeziora i kazać mu pływać, a jak sobie nie poradzi, to je wyciągniesz. Tylko jednocześnie możesz spowodować u niego traumę na całe życie. Do tego stopnia, że będzie tracił powietrze, kiedy podejdzie za blisko wody, bo jego układ nerwowy dostanie zwarcia.
Jest świetna książka, którą polecam, a nazywa się Strach ucieleśniony. Moim zdaniem jedna z najlepszych, jakie czytałem, na pewno zrobię jej całe omówienie. Pozycja ta opisuje, jak traumatyczne doświadczenia kształtują naszą zdolność do interakcji ze światem. Van der Kolk, będący psychiatrą specjalizującym się w zaburzeniach stresu pourazowego, przedstawia kompleksową analizę jej natury i konsekwencji, jakie niesie ze sobą dla zdrowia psychicznego. I w jego gabinecie zdarzało mu się pracować z żołnierzami, którzy wracali z misji doznając stresu pourazowego. Opisywał ludzi, którzy doświadczali powracających koszmarów sennych i ataków paniki, które niszczyły ich codzienne życie. Dosłownie nie mogli spać. Zwykły bodziec z dworu wywoływał u nich reakcję walcz lub uciekaj. I my mówimy o ludziach, którzy zajmują się tym zawodowo. To teraz pomyśl, co się stanie, gdy weźmiesz przeciętnego chłopaka, który dotychczas pykał w gierki, boi się kobiet i sam ma nierozwiązane wiele problemów mentalnych. Dosłownie zniszczy mu się życie. To nie jest coś, do czego powinien dążyć rozwinięty kraj. Znowu wracam do tego, co mówiłem na początku. Silne społeczeństwo opiera się na jednostce, która jest mentalnie przygotowana oraz ma rekord własnych osiągnięć. W razie ewentualnego konfliktu udział powinni brać przede wszystkim ci, którzy robią to zawodowo i są gotowi na wszelkie konsekwencje, które się z tym wiążą. Jeżeli dołączasz do grupy, gdzie mogą wystąpić pewne zagrożenia z nią związane, to jest odpowiedzialność, którą bierzesz na barki. Jeżeli jesteś zawodnikiem sportu walki, liczy się z tym, że na starość możesz nabawić się encefalopatii. Jeżeli jesteś lekarzem, jesteś gotowy, że będziesz obserwować ludzkie problemy. Jeżeli działasz publicznie, że codziennie będziesz czytać hejterskie komentarze. Ale ze zdroworozsądkowego punktu widzenia nie warto narzucać jej osobie, która się po prostu na to nie pisze. Oczywiście, jeżeli chcemy, żeby była wydajna. Gdybyś dziś zamienił ważnego polityka na przeciętną osobę z ulicy, nie dałaby sobie rady na poziomie emocjonalnym, nawet gdyby miała dobre intencje. Dlatego kraj w czasie pokoju powinien głównie skupiać się na powiększeniu armii zawodowej, a nie przymuszeniu chłopaków, którzy chcą w spokoju móc spędzać czas z rodziną oraz przyjaciółmi. To właśnie okres między liceum a studiami powinien być miejscem na znalezienie jakiegoś celu, złapanie świeżej perspektywy, a nie nałażenie po lesie rozkładanie namiotów. No chyba, że ktoś to lubi. I często słyszę takie głosy: ja mógłbym oddać swoją wolność, ale wtedy, gdy zmuszą do tego też kobiety. Wrócimy do tego tematu, wszakże nikt nie powinien być do tego zmuszany. Kropka. No ale podejrzewam, że tu padnie kolejna kontra na zasadzie: kraj to nie tylko miejsce benefitów, ale również obowiązków. Pierwsze primo obowiązkiem jest utrzymywanie kraju, a robimy to poprzez podatki. To było, jest i będzie. Jestem przedsiębiorcą, więc muszę płacić od tego jakąś część krajowi, w którym żyję. Okej, akceptuję to, ale zmuszanie kogoś do robienia czegoś wbrew jego woli, gdy nie jest to wymiana czysto barterowa, to już heroizm. Gdy widzę, że naprzeciw mnie pali się blok, mogę wbiec, ryzykując swoje życie. Taką postawę powinno się chwalić. Takich ludzi powinno się wspierać czy wynagradzać ich finansowo. Ale nikt nie powinien wskazywać na mnie palcem i mówić: masz tam wbiec przed przyjazdem strażaków. Nie, to moja decyzja. Na tym właśnie polega wolność. Przejdźmy teraz ściśle do tematu odcinka, czyli dlaczego młode chłopaki nie chcą zostawać w kraju. Po pierwsze, skrajna niesprawiedliwość społeczna. Ktoś, kto ma więcej pieniędzy oraz kontaktów, będzie mógł spokojnie uciec, albo z drugiej strony, dlaczego kobiety w każdej chwili mogą wyjechać, pić drinki w Hiszpanii, a ja będę zmuszony, by walczyć za kraj. Tak jak wspominałem, nikogo nie powinno stawiać się przed taką decyzją, ale mogę zrozumieć mężczyznę, który czuje się pokrzywdzony z tego powodu. W końcu z każdej strony słyszy, że to on jest osobą uprzywilejowaną, on ma więcej praw i tak dalej. I jak programuje się go w ten sposób, zaczyna popadać we frustrację. Dlatego apelowałbym do niektórych, by zachować wstrzemięźliwość w wygłaszaniu twardych opinii, kiedy nie chce spojrzeć się na to z szerszej perspektywy. Muszę przyznać rację, że w wielu krajach obowiązek wojskowy lub udział w obronie narodowej tradycyjnie spoczywał na mężczyznach. Ale musimy się zastanowić. Albo chcemy starych zasad na starych warunkach, albo udajemy, że chcemy starych zasad, tylko że na nowych warunkach i dostosowanych pod konkretną grupę. Żeby było jasne, ja nie mam nic przeciwko temu, że postęp cywilizacyjny idzie do przodu. Wspieram to całym sobą. Jednakże nie może prowadzić do tego, że jedna grupa jest z niego wykluczona. Życie to kwestia decyzji. I trzeba się zdecydować. Albo biorę to coś z pełnym inwentarzem, zarówno konsekwencjami, jak i przywilejami, albo wprowadzam własne zasady, tworząc pewien rodzaj niesprawiedliwości. To nie jest okej. Po drugie, młodzi ludzie nie są tak związani z historią Polski. Zaczynamy zdawać sobie sprawę, że jako kraj wcale nie jesteśmy tak wyjątkowi, jak mogłoby się wydawać. Przestajemy nadawać etykiety oraz stereotypy, jakoby osoba z innego kraju znacząco się od nas różniła. Wśród starszych osób nadal widać pewne zacietrzewienie i strach przed zmianami. To wynika z ciężkiej historii. My powoli przestajemy się tego bać.
Chcemy podejmować wyzwania i wychodzić poza strefę tego, co przyjęło się za słuszne. Wprowadzać pewną nutę dysharmonii po to, aby sprawdzić, czy rzeczywiście zepsuje ona cały utwór. To jest cnota, wychodzenie na zewnątrz, rzucanie kamienia do stawu, żeby zobaczyć, jak daleko rozejdzie się fala. Młodych Polaków wychowuje się w bardziej globalnym kontekście, gdzie dostęp do informacji oraz różnorodność kulturowa sprawiają, że tradycyjne narodowe narracje tracą na sile. Gen Z poszukuje nowych możliwości, które przekraczają granice ich własnego kraju, czując się równocześnie obywatelami świata, a to zmniejsza ideologiczny związek z narodem w sposób, który ich przodkowie mogli kiedyś odczuwać. Ja to trochę widzę po sobie. Jak miałem 14 lat, wręcz zapędzałem się w lekko nacjonalistyczne klimaty, stawiałem tabliczki żołnierzom wyklętym i szczerze jestem z tego dumny, bo była we mnie szczera chęć szerzenia dobra, co robię do dziś. To się nie zmieniło, ale kiedy zacząłem wchodzić w dorosłe życie, spotykać się z betonem mentalnym, mój entuzjazm bardzo szybko się ostudził. Kiedy nawet nie jesteś pełnoletni, jakiś 40-parolatek pisze ci chamskie komentarze w mediach społecznościowych, przestajesz wierzyć w ideę Polski jako wielkiej rodziny. I to nie jeden, a kilkunastu. W rodzinie nie robimy takich nieeleganckich rzeczy, szczególnie wobec kogoś niedojrzałego. A później patrzysz na USA pod komentarze osoby, którą się inspirujesz, a tam płynie sama pozytywność. Po czym przełącza się na polski content i złość wylewa się hektolitrami. Żeby było jasne, na pewno są kraje, u których ten problem jest bardziej zaawansowany, ale żyję w Polsce, więc mówię konkretnie o niej. W historycznej Polsce, szczególnie w czasach przedrozbiorowych, społeczeństwo było zorganizowane wokół silnych więzi lokalnych z dużym wpływem rodziny na życie jednostki. Tradycyjne więzi społeczne były podkreślane przez wspólne chrześcijańskie praktyki, które pełniły role spajające społeczeństwo. Przez wieki, zwłaszcza w okresie zaborów, dwóch konfliktów światowych i czasach po nich, nasz kraj doświadczył intensywnych zmian politycznych, które wpłynęły na strukturę społeczeństwa. Okresy te przyniosły ze sobą wymuszone przemieszczenia, represje, a także zmiany w zarządzaniu, które rujnowały tradycyjne struktury społeczne, zmuszając ludzi do adaptacji lub oporu. To wszystko miało ogromny wpływ na społeczną kohezję, a w zasadzie na jej powolne zatracanie. Trzecim punktem jest doświadczanie dobrego życia opartego na zdrowych wartościach. Ludzie w moim wieku są coraz bardziej świadomi tego, że warto dbać o zdrowie, dobrze się wysypiać czy trzymać michę. Dlatego też ostatnio jest moda na niepicie etanolu, co całkowicie wspieram i promuję. Jeżeli wiesz, że można żyć dobrze, z pewnym poczuciem sensu, nie chcesz skazywać się na bezsensowne cierpienie. Żeby było jasne, ja nie wierzę w słowa, że człowiek powinien być szczęśliwy, bo to stan, który przeminie. Ale też nie powinien skazywać się na bezsensowny ból, gdy zdaje sobie sprawę, że może go uniknąć. Młode chłopaki chcą poprzytulać się z dziewczyną, pokonywać własne słabości, poświrować z kolegami, czyli coś, co robi każdy zdrowy młodziak, a nie brać udział w czymś, co de facto nie dotyczy ściśle jego osoby. Czwarte, to że są świadomi, z czym ewentualny konflikt będzie się wiązać, a pokazuje im to internet. Widzą bezsensowność pewnych decyzji, tego, że w zasadzie nie będą mieli na nic wpływu przez technologizowanie pola walki oraz odgórne zalecenia. A przekładając to na prosty język, zwyczajnie się boją. Są cholernie przerażeni tym, że mogą stracić wszystko albo narazić się na coś, co uczyni ich niepełnosprawnymi do końca życia. I ja to wiem, bo mam kontakt ze znajomymi. Spotykam kolegów, którzy mówią, że jak będą jakiekolwiek przesłanki, zabierają wszystko, co mają i lecą w długą. To jest bardzo przykre. Po piąte, są zmęczeni straszeniem z każdej strony. To jest coś, czego nie rozumie polskie społeczeństwo, a mianowicie znaczenie morale. Kiedy wystraszysz ludzi do tego stopnia, o którym wcześniej wspominałem, waga przechyla się na drugą stronę. On przestaje motywować, tylko niszczy jakąkolwiek chęć do działania. Zobacz, jak jesteś młody i cały czas czytasz, że z jednej strony będziesz musiał odbyć obowiązkowe szkolenia, a z drugiej, że twoja przyszłość jest niepewna, to wykańcza cię energetycznie. Zabija w tobie ducha patriotyzmu. Wolisz oddać się hedonistycznemu trybowi życia po to, aby na chwilę odciągnąć się od negatywności. Neurobiologia to potwierdza. Kiedy przekaźnik noradrenaliny jest cały czas pobudzony, stajesz się niespokojny, nawet doprowadzasz do ataków paniki, co dodatkowo utrudnia racjonalne przemyślenia, nie mówiąc już o planowaniu przyszłości. Mam nadzieję, że to, o czym wspomniałem, da niektórym do myślenia i będziemy żyć lepiej, bo to chyba o to w tym wszystkim chodzi. Zapraszam Cię teraz w bardziej pozytywne klimaty, dlatego klikaj w mowę motywacyjną, która jest tutaj.